liderem. Ryoyu Kobayashi, trzecie zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, przeszedł już do historii tymi sukcesami, sukcesami olimpijskimi, a teraz walczy o jak najdalszą odległość, wysoko leci, ląduje w granicach rozmiaru skoczni, a może jeszcze dalej, w pierwszej kolejce 131, po pierwszej był piąty, a teraz 139,5 metra, a więc pół metra dalej od tego starego rekordu Stefana Krafta. No i to jest w ogóle chyba druga odległość, którą oglądaliśmy. Oprócz Wellingera nikt tu tak daleko dotąd nie poszybował. 19 punktów, 19,5, pozostali sędziowie po 18,5, będzie miał odjęte 10,6 punktu, ale i tak nota jest wybitna. 141 punktu, to jest druga nota za jeden skok w ciągu całego tego weekendu. Lepszą miał tylko Laniszek, a Kobayashi z notą 269,4, z dużą przewagą.